spotykamy się przy okazji drugiej edycji gali rozdania nagród Międzynarodowego Biennale Grafiki Cyfrowej. To pierwsze odbyło się przed 2 laty, w roku 2008. Pozwolą Państwo, iż przedstawię jurorów, tych, którzy oceniali nadesłane prace. Jury w tym roku pracowało w składzie. Przewodniczący jury profesor Jan Pamuła, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Profesor Alina Jackiewicz-Kaczmarek, ASP Gdańsk. Profesor Adam Romaniuk, ASP Katowice. Pozwolą Państwo, iż przedstawię również kuratora Biennale. Jest nią pani Martyna Jagieruk. Pragnę wyrazić ogromną radość związaną z dzisiejszym otwarciem drugiego Międzynarodowego Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2010. Druga edycja Biennale dowodzi, że zarówno władze miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, jak i główny, ambitny organizator, a zarazem inicjator tego wspaniałego przedsięwzięcia, czyli Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era Art, są przekonani, jak wielkie znaczenie ma promocja sztuki współczesnej. I to zarówno promocja tak ważna dla artystów, jak i promocja niezwykle istotna dla współczesnego społeczeństwa. Jest to zarazem wielka promocja miasta Gdyni. Udział biorą w tej edycji artyści z 10 krajów, z całego świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Francji, z Izraela, z Estonii, ze Słowenii. Nie będę wymieniał wszystkich krajów, z których artystów Biennale gości, ale jest to impreza, która coraz bardziej staje się imprezą o zasięgu światowym. ASP Gdyni chciał wszystkich Państwa serdecznie powitać. Już po raz drugi w naszym muzeum możemy podziwiać pracę artystów, którzy wybrali sobie właśnie to bardzo nowoczesne medium, grafikę cyfrową. Już niedługo ten moment, na który wszyscy czekamy, czyli werdykt jury i wręczenie nagród, a mnie pozostaje już teraz życzyć Państwu przyjemnych wrażeń podczas tego spotkania ze sztuką. Gdynia to miasto młode i dynamiczne, a więc można powiedzieć, że nie przypadkiem to Biennale dziedziny sztuki stosunkowo młodej i jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijającej się trafiło właśnie do naszego miasta. Gdynia to również miasto, które stawia na przemysł kreatywny, na rozwój designu, nowoczesnych technologii, IT, a przecież to dziedziny, które są nierozerwalnie właśnie z grafiką cyfrową związane. Tak więc to kolejny element, który powoduje, że można mówić tutaj, że to nie przypadek, ale pewne okoliczności, które spowodowały, że te imprezy już cyklicznie, bo to już druga i nie ostatnia, odbywają się właśnie w Gdyni. No i wreszcie Gdynia to miasto, które jest znane z tego, iż jest otwarte na inicjatywy obywatelskie, na inicjatywy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i właśnie w takiej inicjatywie uczestniczymy. Tutaj myślę, że te podziękowania, które z ust pana profesora padały, ja bym zdecydowanie odwrócił kolejność. Przede wszystkim podziękowania dla Ery Art, Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża, bo to dzięki tym ludziom, dzięki organizacji pozarządowej możemy gościć to cykliczne wydarzenie w naszym mieście. Dziś spotykamy się na drugim Biennale, ale nie mam wątpliwości, że będziemy się spotykali na kolejnych, bo ta dziedzina jest bardzo rozwojowa. Obawiam się tylko, że może w pewnym momencie zabraknąć Muzeum Miasta Gdyni przestrzeni do eksponowania prac.
Więc pragnę poinformować, że właśnie mniej więcej za 2 lata będziemy otwierać Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, rozbudowany, 6-krotnie większy, a więc gdyby Muzeum Miasta Gdyni zabrakło gościnnych ścian do ekspozycji tych wspaniałych prac, to myślę, że właśnie Park Technologiczny, miejsce, gdzie łączą się idee, nowoczesne technologie, będzie również doskonałym miejscem do ekspozycji. Nagrodę Grand Prix prezydenta miasta Gdyni w wysokości 5000 zł otrzymuje pani Joanna Janowska-Augustyn. Nagrodę prezydenta miasta Gdańska w wysokości 3000 zł otrzymuje pani Katarzyna Dziuba z Mysłowic, koło Katowic, za pracę Transparentność 3 oraz nagrodę prezydenta miasta Gdańska w wysokości 2000 zł otrzymuje pani Barbara Sosnowska-Bałtyga z Lublina za pracę Aberracja 1 i Aberracja 2. Prezes Stowarzyszenia pani Ewa Gołębiowska oraz wiceprezes pani Daria Sołtan-Krzyżyńska, a pan profesor powie, do kogo te nagrody powędrują. Nagrody Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża Era Art otrzymują pani Agnieszka Dudzka z Krakowa za pracę, bez tytułu nie ma pracy, ale jest to ta praca. Pani, taką samą nagrodę otrzymuje pani Barbara Kasperczyk-Gorlak z Gdańska za pracę z cyklu Scena Techno. To jest bardzo ciekawa praca, drukowana tam. Taką samą nagrodę otrzymuje pan Dariusz Gajewski z Siemianowic Śląskich za pracę Kosmos 1 2010 oraz taką samą nagrodę, statuetkę otrzymuje pan Chu Ming Yi za pracę The Garden of Eastern, Chińczyk zamieszkujący w Hiszpanii. A kolejne, proszę Państwa, to honorowe wyróżnienia jury albumu fundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. O wręczenie tych nagród proszę panią Martynę Jagieluk, kuratora, a albumy powędrują do. Honorowe wyróżnienia jury otrzymują Paweł Pacura z Bydgoszczy, pani Katarzyna Kroczek-Wasińska z Bytomia, pani Dorota Nowak ze Szkoły Szkoły jest taki poprzecinany, jakby przepływany.